How did the subject of today's show manage to take down a whole gang of armed bikers and resume his trip to Fort Centone? No one knows for sure, Dr. McBride. And yet, why didn't the foreman tell the police that his life was in danger? I believe the foreman wasn't just afraid of Darius's knife. He was also afraid of what he might say. What do you mean? Until now, I thought Darius had made things up. He used to tell me that, under the direction of Mr. Ramirez, Apion illegally manufactures and distributes a drug called Rhino. It's supposed to be more potent than almost any other narcotic known to science. That's unbelievable. Darius is convinced that Rhino causes an extremely intense euphoria, as well as a physical addiction that is almost impossible to overcome. Our guest is claiming that the pharmaceutical giant Apion is allegedly one of the largest underground narcotics manufacturers in the country. Is this true, Dr. McBride? You said it, not me. You have no idea what kind of man he is, or how many lives he's ruined, including mine. It's enough. I need to meet with him. To jest fajne w tej grze, w tych intrach, to taka gra świateł, kiedy widać, że ta strona się porusza, tak? I te światła nieco inaczej rozblask dają. To tak, tutaj można by ubić ochroniarza, byłby jeden mniej. Natomiast tam w każdej chwili możemy jeszcze podejść. Spróbujmy do tego, póki jeszcze się nie ruszył i nikogo tu nie ma. On wymaga dwóch ciosów, więc to jest problem. Dobra, ktoś tam tego zaraz zauważy. To jest ochroniarz, więc nie możemy teraz tam podejść. Zauważony. Czekamy stamtąd. Ktoś tego też za chwilę zauważy. No, jeden mniej. Zobaczymy, co przywieźli liniarze. Granat błyskowy. No jeszcze nie mam okazji tego tak naprawdę użyć, więc będzie można to sprawdzić. Tak, koleś gdzieś biegnie. Nie mogę teraz go przykłuć, bo niestety liniarze mnie zauważą. To jest tak, tutaj dwóch gości będzie, ale nie mogę, bo już kolejny się pojawi. Co ten koleś tak sypie tymi pieniędzmi? Teraz tak, ponieważ ten tutaj jest ubity, więc możemy właśnie z tym ochroniarzem zaszaleć. Tylko się odwróci w drugą stronę, mogę podejść i go ubić. To zaraz, bo tu leci ten, więc nie za bardzo ten plan zrobię. Dobra, ucieka. Tamten na pewno ktoś będzie przechodzić. Zauważę wtedy kolejnego trupa. Czekamy, kurde. Dobra, zauważyłem, na szczęście my nie jesteśmy podejrzanym. Wiemy, że sprzątaczki się tak łatwo ubić nie da. Ach, podrzucili mnie. Czyli tak, to zostało już załatwione. Weź granat gazowy. Tu możemy się teraz ukryć, ponieważ tutaj ochroniarz wychodzi, więc udałoby się go ubić tak naprawdę. Musimy zaczekać, aż on się odwróci w drugim kierunku. Kurde, jak zawsze ktoś się wtedy akurat pakuje, tak koleś leci z lewej strony. A wystraszył się czegoś. No nie, bo znowu idzie tam. Liniarze, żeby mnie zaraz nie podejrzewali o coś. Może ten będzie podejrzany. No dobra, to udało się drugiego ubić. Nie wiem, jak się dostaniemy później do tego gościa w środku, bo to będzie kłopot. Sprzątaczka wstała, więc tego raczej nie można teraz ubić. Zobaczymy zatem, co przywieźli nam medycy. Wiesz, napój.
Dobra, zmywamy się, bo ten samochód zawsze cofa trochę. Gazowy błyskowy. Aj, gościu akurat wstał. Dobra, ten niech sobie idzie, to on zauważy trupy. Teraz tak, ubiliśmy tutaj ochroniarza, kolejny jest gdzieś w środku. Bran, ten teleć. Jak się nie schowam, to po mnie. Ach, specjalnie to zrobiłem, ponieważ tu już nie było możliwości zadziałania innego. Już byłem po prostu przy gościu. Mała, to fuksem udało się ubić ochroniarza. Teraz pasowało się tutaj schować i zaczekać, aż tutaj koleś przejdzie. Dziwne, że gliniarze w takim wypadku nie atakują. Schowajmy się. Pytanie, czy jeszcze jakiś tutaj biega w ten rejon. Odszedł koleś. Jak działa ten gazowy? Ja może jednak to zostawię. Bo być może trzeba będzie tego tam w budynku użyć. Ilu jeszcze zostało? Raz, dwa, trzech, cztery, jakiś w środku chyba piąty. Dobra, może ten wyjdzie tutaj. Czas na tańce. O! Zliczmy rogatkę. Ten zauważy trupa, więc lepiej, żeby nas tam nie było w tym momencie. Zauważył. Teraz tutaj dałoby się ubić jednego. Tylko oczywiście nie przy gliniarzach. To tak, zrzućmy ten granat, on się może później przydać, a oni cię zawsze przywożą, więc... O rany. Skąd on się tu wziął? Przy okazji coś wyrzucili. On jest martwy? Chyba nie, podnieść ciało. Czekamy, bo zaraz ktoś zauważy. Zauważył, na szczęście. Kurde, ja bym za to odpowiadał, bo... Widzę, że go potrącili, jeszcze mnie by aresztowali, no. Co tam przywieźli? Leki uspokajające, o, to się może przydać. Tutaj chyba będzie moje składowisko. Więc tak, to opuśćmy. Co on wyrzucił? A, pigułki, żeby gdzieś dosypać. To jest pytanie, czy ja mógłbym mu wrzucić ten gaz do środka. Jest ten granat gazowy. W ogóle trzeba sprawdzić rejon, po którym gościu chodzi. Bo być może po prostu on wstaje w jakimś momencie, będzie go można zajść od tyłu. Widzę, że tam wstaje się, rozgląda lewo-prawo. Gdzie jeszcze się przemieszczę? Tutaj, ale tutaj nie mogę stać. Teraz można by go zaatakować, podejść do niego. Oczywiście nikogo tutaj nie może być. Teraz tak, tych gości przepuścimy, bo oni pójdą znaleźć tam tego trupa i go zidentyfikować. Okej, teraz można tam podejść i zepsuć tam coś. On tędy będzie szedł tym, co zdołał zepsuć. Jak to będzie ruszał wtedy?
Nie, on po prostu, kurde, przechodzi przez to. Gdzieś pilnie poleciał. Ja wiem, że tutaj się czai i wtedy w pewnym momencie jest to odwrócone. Nie wiem, czy nie za późno wychodzę. Uciekamy stamtąd. Okej, okay, jeden ubity. Teraz pytanie, ilu tu jest ochroniarzy? Bym się znowu gdzieś nie wpakował w coś. Tu jest okej, okay, tu jest pusto w miarę. Teraz tak, pozostałoby mi wybić tamtych dwóch na zewnątrz. Coś wyżej jest. A, dobra, tam stoi. Więc to jest dla mnie zagrożenie. Teraz tak, tutaj można zrobić mały rozpiernicz. Wiem, jak to działa, więc lepiej się stamtąd wynieść. To jeszcze można by zniszczyć. Czemu to nie wybucha? A tam ci sobie, kurczę, nie wiem, tworzą jakieś narkotyki, czy coś sobie tańczą. Dziwne, ale to nie wybucha. Spłucz. To może ja podejdę z tej strony i zobaczę, jak tam ten koleś jest zlokalizowany. Tu też jeszcze ich więcej jest. Ta plansza jest po prostu olbrzymia. Okej, okay, teraz tak. To można by aktywować. Tam jest koleś. Pytanie, jak chodzi. Oj, idzie tędy. Aj, skręcił. Kurde, co za faga znowu. No entry. Ubiło dwie osoby, ale nie tak, jak bym chciał. Teraz tak, ten chodnik wybuchowy można przesunąć, przesunąć skrzynię, a w ten sposób rzucić na kogoś. To wygląda na przejście tędy. Tylko to wszystko chyba jest zagrożeniem. Tu by się jakiś mołotow przydał, żeby to wszystko spalić. I tak, tu się kręci koleś, tylko zobaczmy jego miejsce przejścia. Wow, tutaj skrzynię można rzucić na głowę. Zaczekam, aż się przemieści i wtedy przynajmniej jednego zlikwidujemy. Korzystaję. Można by go tak naprawdę zajść od tyłu. Jak się jeszcze raz wróci, to go zajdziemy od tyłu. Odchodzi, czy... A, tu też jest skrzynia do zrzucenia. Mam tak naprawdę dwie możliwości.
I tam też, czyli tych ochroniarzy dałoby się rozwalić. W sumie w miarę łatwy sposób. Ach, myślałem, że pójdzie. Ale tutaj będzie stawać. Właściwie mógłbym go rozwalić za pomocą noża. Gdyby jeden z nich odszedł, a drugi się okręcił w drugą stronę, a no właśnie. Zróbmy tak. Tego skasujmy i rzecz jasna zabierzmy stąd. Dobra, poszedł zadzwonić. Tu my te ciało schowamy, tylko gdzie jest jakiś pojemnik. Tu jest pojemnik. Teraz tak, tam jest jakiś granat, coś jeszcze, jest miejsce przejścia. Ten gościu jest samotny, więc to jest jego problem. A tu jest też sprzątaczka, więc może lepiej nie próbujmy. Dobra, ale kolejny ochroniarz zlikwidowany, więc tak naprawdę mamy trochę prościej. Teraz musimy znaleźć jeszcze sposób poruszania się tamtej reszty ochroniarzy. O, idzie jakiś. Kurde, jakim cudem on mnie nie zauważył. A nie ten klawisz wciskałem. Schowajmy, to jest zawsze jedna osoba mniej. Czyli mniejsza szansa na to, że ktoś nas złapie. Tak, ten koleś jest tutaj. Pytanie, czy on się odwróci. Czekamy, bo tu ktoś idzie, więc za chwilę zauważy ciało. Już to stało się. Dobra. To mamy już coraz więcej osób ubitych. Jeszcze natomiast jest kilku ochroniarzy. Co to jest tutaj? Alkohol. Czyli można by kogoś kupić tak naprawdę napój. Zobaczmy właśnie, jak działa napój. Dajmy gościowi. Choć właściwie tutaj można by zepsuć zawór i tym samym dać sobie święty spokój. Teraz tak, powoli podejdźmy do tamtych ochroniarzy, którzy pozostali. Oj, czas na tańce. Ktoś tu wyjdzie. Musimy się chować. Czyli gościu tutaj przychodzi. Teraz pytanie, jaką ten ma ścieżkę przejścia? Uważaj, żeby się nie wpakować gdzieś. Jakiś problem. Dwóch jest. Ja nie wiem, czy dobrze, że tu stoję. Nigdy nie wiem, w którym kierunku oni pójdą. Jednak warto by się przemieścić. Ale skoro ten tutaj przeszedł, więc nie marnujmy sytuacji. Porany, koleś. Nie wiem, skąd ten się tak wytrzasnął. Ale mniemam, że niewiele mnie dzieliło od porażki. ...31 ubiłem, to jeszcze 26 mi zostało. Teraz, gdzie są ci ochroniarze? Poszli sobie. Tu by się przydały pułapki na niedźwiedzie, bo wiemy, którędy chodzą. Ja zdołam ubić dwóch jednocześnie. Czy mogę to gdzieś schować? Tak, tu są miejsca, w których... Dobra, chyba ktoś tu idzie, więc... A może jeszcze nie?
Nie no, to jest niby kosz, a ja tego nie mogę schować. Gdy tamci ogłaszają czas na tańce, to jest dla mnie sygnał, że mogą wtedy tą beczkę uruchomić, a ta beczka naprawdę niewiele czeka, żeby wybuchła. Zobaczmy tędy może. Tu jest przejście. To jest dużo gości się dokręci. Jednak gdybym ich tutaj powbijał, to dałoby się wtedy jakoś inaczej to załatwić. Teraz tak. Tutaj mają magnetofon, więc tutaj w jakiś sposób można by to... Weź magnetofon, tylko pytanie teraz... Co z tym zrobić? O, tu gość biegnie, więc jest zagrożenie. Zobaczmy, czy tutaj sprzątaczki już nie ma tutaj, bo to zawsze jeden gość się kręcił. Nie widzę jej. Gdzie go można by schować? Tu jest pojemnik. Tu już mamy 21, no już niewiele brakuje. Szkoda by było wtedy teraz stopę zliczyć. Może wyłapujmy pojedynczy, bo to chyba będzie najłatwiejsze. I najmniejsza szansa na to, że zostaniemy wykryci. Przecież jak będę tańczył, czy on podbiegnie. Ten jeden. Czy jakieś zamaszyste puchy biorą. Ten mnie położył, chciałem go rozwalić. Nie wszystkim się mój taniec podoba, jak widzę. Teraz tu biegnie inny koleś. Czy to można gdzieś schować? Tak, tam jest pojemnik, z tym, że muszę to zrobić niezauważone oczywiście. Ten koleś przebiegnie sobie. Okej. Okay. Myślę, że tutaj jestem schowany. Ktoś to zauważył. Pytanie, czy mnie też. Porany, on chyba za mną goni. Miejmy nadzieję, że nie za mną. Znaczy tam ci jeszcze przychodzą potańczyć. Zobaczmy, czy ten magnetofon odpalę tutaj. Nie, to chyba nie zadziała. Jest 39 ubitych, to jest następny gość. A nie, bo raz ma więcej na planszy. To jest kolejne pytanie, czy tędy czasu nie ma przejścia? Chyba jednak nie.
No fajnie, oni to jeden po prostu po drugi przychodzą. Chodzisz do ochrony już jakieś lata. Za chwilę mi się kolejny pojemnik zapełni. Ilu jest? 42, to jeszcze 15. To sobie jeden smacznie śpi. No i to jest jego problem. Miejsc pochówku nie ma. No, coraz mniej dzieli od wygranej. Idę stąd a nie, moment, ja wszystkich pozabierałem. Teraz tak, tu nie ma ochroniarza. Pytanie, co w tej skrzyni tutaj można znaleźć? W pojemniku pustka. Zamów cyklizerkę, dzwoń po cyklizerkę natychmiast. Może to by strażników przyciągnęło. To miejsce na skróty mogłoby się przydać do ukrycia się. Tu są trzy osoby. Tu jest w miarę pusto. Co ma karetkę? Alkohol. Czy to można komuś dać? Ten koleś może się czasem nie odwraca. Tu jest dwóch. Ale pewne zagrożenie, ponieważ tam na dole jest jeden osobnik. Dobra, chowajmy się stąd. Teraz nie powinien nas powiązać z tym, co jest tam. Właściwie lepiej, jakbyśmy w ogóle odeszli. Może tamten coś znajdzie. Ten czy przez szyby widać? Chyba nie. 46 to jeszcze 11. Tu są 4 osoby, 3 osoby. Właściwie 4, bo ta jedna leży. To zostawmy, niech ten koleś zaalarmuje policję, że tu trupy leżą. To zawsze niebezpiecznie się kręcić, my się będziemy kręcić, a z kolei... O, po drugą stronę poszedł. O, to jego problem. To teraz tam kobiecina jakaś zasuwa. No, chyba stanęła. Z czystej ciekawości, jak zawsze, pójdziemy zobaczyć, co daje Xero. Tu jest komputer. Tym razem jakiś koleś się skserował. No dobra, co tu jeszcze można by zrobić? Tu jest możliwość nabrania wody. Tu są trzy cele. Jeszcze nam brakuje równo 10 osób. Gliniarze tam zauważyli, znaczy nie gliniarze, tylko ludzie zauważyli ciała. Więc tak tędy lepiej nie chodzić, bo tu i z jednej i z drugiej strony leżą. Tu się wyczyściło. Kolejny koleś tu idzie, więc kurde, patrzy się w tym momencie tutaj. Ale moment, tutaj widzę. O, ten jest na dobrym tropie. Poszedł sobie, to nie? Tego moglibyśmy zabrać w stałą akurat. Jakieś ustronne miejsce. Tu jest ochroniarz. Teraz tak, to można pewnie zepsuć. Nie. Tam ci poszli na kilka buków. Tutaj został jeden koleś. Wiecie, wycofujemy, bo tędy ciągle ktoś łazi.
Tego właśnie możemy schować. Pojemnik jest pełny. Gdzie ja to mogę rzucić? Właściwie rzućmy i uciekajmy. Zaraz coś przybędzie. Tutaj nadal trójka biega. Tutaj ten gościu nie został jeszcze zidentyfikowany przez nikogo, ponieważ nikt tędy nie przechodzi, a jakoś policji to mało interesuje. A, tu ochroniarz staje. Zobaczmy to. I się odwraca. To byłby moment na to, żeby go zlikwidować. Tego zauważono. Ja tutaj nikogo innego nie widzę, więc ciach. No, naprawdę blisko. Jeszcze trzech osób nam brakuje do zaliczenia misji. Czasami też jakiś tutaj się przemiata. Na razie widzę pusto. A zatem tutaj raczej nie znajdziemy, więc należałoby poszukać tutaj trochę ludzi. Wiemy, że tu może być ochroniarz na wejściu, więc ostrożnie. I stoi. Odwrócił się, ale kurde, inni tu łażą, więc to by się równało z naszą porażką, więc odpada. Teraz tak, skoro tutaj nikogo nie ma, a czasami jednak tamci tutaj przychodzą, to ja bym te ciało zabrał stąd. Gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce. Tu je odłożymy. No i teraz, kurde, oby tylko skuchy nie było, bo zostały trzy ostatnie osoby. Trzeba chyba tych wyłapywać. Właściwie można by też tego ochroniarza, który tutaj wychodzi, sapnąć, aczkolwiek wolę tego nie robić, bo naprawdę już niewiele nam brakuje. Trzy osoby, to może pójdźmy, myślę, że dołem, bo tam też czasami ktoś przychodzi. Dobra, ale widzę kolesia jednego. Tylko znając życie, jak ja tam dojdę, to już kurde i kolejny z nich się pojawi. A no właśnie, już jest dwóch. To może zaczekajmy, bo być... O zaraz, bo tu jeszcze można spowodować wybuch. Teraz dwóch ucieka. Okej, okay, udało się ubić dwóch. To jeszcze jedna osoba i rzecz jasna później będzie ewakuacja w jakiś punkt. Tamtych zostawiamy samych sobie. Jedna osoba. To może sprawdźmy ten bajer. Dajmy im te piguły. To nie zadziała. Magnetofon może wywabić dziewczynę. Tą dwójkę wywabił, to może go teraz zabierzemy. Zobaczymy, czy tak będzie miało to rację bytu. Zabieramy, oni wtedy pójdą tam i zauważą ciało. Tak, i dzięki temu nie jestem powiązany. Jeden pobiegł. Ta została. Możemy tak naprawdę ją zabrać i schować. Dobrze, mamy wszystko. Zabij wszystkich. A nie, moment, jeszcze jednej osoby brakuje. No kurde, jednego elementu. Skoro tędy przebiegał, to już jest bezpiecznie. Tego nikt nie zauważył, ciekawostka. Tu jest jeden koleś. Czemu ich nie liczy? 56, czy to chodzi tylko o tych, którzy... Teraz zrzućmy coś. Wracam. O nie, bo mnie zaraz przejadą. Ochroniarz tu biegnie.
Możesz ty w mordę, kurde. Nie zdołam uciec. Pobieg gdzieś tam. No są już, kurczę, naprawdę wkurzeni. Latają bez żadnej krępacji. Teraz tak, być może teraz tutaj uda się ubić tych ochroniarzy. A, ja bym chyba to przejście zablokowałem w ten sposób. Ja mogę przechodzić, ja się tutaj schowam. Ciekawe, czy magnetofon na nim zadziała. Granat błyskowy. To się może przydać do ogłuszenia gościa. No, to tu teraz wychodzi. Czyli teraz ja mógłbym do niego podejść i go zaciukać, tylko niestety drugi też jest obok, więc to odpada. Czyli no, chyba jedyne wyjście to zaczekać, aż właśnie ten tam projektor, jak to działa. On w ten sposób się patrzy, czyli mógłbym stać za murem. Następnie się odwraca i to byłaby chwila, żeby go ubić. No nic, trzeba gonić naokoło. Czyli tego rozwalić możemy właśnie w ten sposób. Ale czemu mam ciągle 56 na 57, mimo tego, że rozwalam kolejne osoby? O, rano ochroniarz. A nie, to nie. A tego trzeba ubić. Okej. To sprawa wydaje się być bardzo prosta. Zabierzmy to, żeby nikt tego nie widział. I tu jest miejsce ewakuacji. To powiem tak, ten poziom też był trudny. Uah, no, to nie było proste.